Panie i panowie oficerowie, państwo żołnierze, to jakieś szczególne powołanie, którym was Bóg obdarzy, bo nosicie mundur żołnierza polskiego. Jesteście żołnierzami w służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. I właśnie to jest to wielkie jakieś wyróżnienie dla was, dla waszych rodzin, że możecie służyć Polsce, możecie tej Polski bronić, możecie tą Polskę reprezentować poprzez noszenie tych pięknych, wyprasowanych mundurów. Takie szczególne powołanie, jakaś szczególna łaska. Pragniemy podziękować wszystkim żołnierzom, wszelkich stopni, wszystkim pracownikom wojskowości za to, co państwo czynicie dla ojczyzny i dla Kościoła. Dlatego tu proszę pamiętać, że na Jasnej Górze każdego dnia, jak wy bronicie Polski, tak my tu na Jasnej Górze modlimy się za was. W dniu dzisiejszym obchodzimy stulecie istnienia terenowych organów administracji wojskowej na ziemi śląskiej. To właśnie tu, dokładnie 100 lat temu, w Częstochowie powstała pierwsza powiatowa wojskowa komenda uzupełnień. Komenda, która swoim obszarem obejmowała powiat częstochowski i wieluński. To tutaj tak naprawdę zdradzały się zręby administracji wojskowej. To tutaj były pierwsze powołania i zaciągi do ówczesnego Wojska Polskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, szczebla wojewódzkiego oraz powiatów zaadministrowanych przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Częstochowie. W uroczystości również udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Służby Celnej. Duży udział również był organizacji społecznych, organizacji kombatanckich, placówek oświatowych. Gościliśmy około 200 uczniów częstochowskich szkół, które prowadzą klasy mundurowe oraz było zaproszonych wielu byłych żołnierzy i pracowników wojska, którzy przez wiele lat pracowali w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Częstochowie. Zwyczajowa jest nasza obecność na różnego rodzaju przedsięwzięciach mających związek z historią państwa i oręża polskiego. Wojskowi komendanci uzupełnień patronują wydarzeniom inspirowanym przez środowiska proobronne. W ostatnim czasie mamy powody, by szczególnie cenić sobie współpracę z organizacjami paramilitarnymi oraz szkołami średnimi, realizującymi programy nauczania w ramach klas mundurowych. Żołnierze i pracownicy uczestniczą w piknikach i festynach. Patronujemy konkursom wiedzy obronnej, zawodom strzeleckim i sportowym. Mamy świadomość tego, że realizujemy zadania zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i eksterytorialnym uzupełnieniem sił zbrojnych, czyli dla potrzeb jednostek wojskowych ziemi śląskiej, ale i nie tylko. Te wszystkie nasze działania są podyktowane budowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i wzmacnianiu potencjału sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Mamy dzisiaj zaszczyt grać w Częstochowie, ale z kolei wchodzi chyba każdy, prawda? Został powołany, więc wszystkim składam, łącznie tutaj z szefostwem WSW, przypieję do tego wszelkiej domyślności, aby całe te kolejne 100 lat przed nami, które jest, było równie owocne i cały czas będę tego.